Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam z naszego gliwickiego parafialnego ogrodu. Mam nadzieję, że rozpoczęliście dobrze dzień, że jesteście wdzięczni za to, że obudziliście się i Pan Bóg dał Wam ten dzień. Słowo Boże, które jak zwykle w codzienniku biblijnym chcemy o poranku przeczytać, zapisane jest u proroka Izajasza w 58 rozdziale, pierwszym wersecie. Podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki. I Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Ja pozwolę sobie przeczytać pełny werset z Księgi Izajasza, dlatego że przewodnik z Biblią na co dzień go skrócił, przyciął. Z ekumenicznego tłumaczenia czytam tak. Krzycz na całe gardło, nie powstrzymuj się, wznieś swoje wołanie jak dźwięk rogu, wyjaw mojemu ludowi jego przestępstwa, domowi Jakuba jego grzechy. Zobaczcie, czy usłyszcie, jak inaczej brzmią te słowa w pełnej wersji, w całości. Tutaj prorok Izajasz słyszy taki rozkaz Boży, to już nie jest prośba, to nie jest nakaz, ale rozkaz Boży. On ma wyjawić grzech swojemu ludowi, ma krzyczeć na całe gardło, nie powstrzymywać się, czyli twardo mówić, co jest grzechem w ich życiu. I możemy sobie pomyśleć dzisiaj, no dobra, lud izraelski akurat był w takim czasie swojej historii, że był w odstępstwie od Boga, że zasmucał Boga, no i Bóg posyła proroka Izajasza, że ma im wypomnieć ten grzech, nawoływać do pokuty, do odwrócenia się od tego grzechu, po prostu, żeby zmienili swoje życie. I dzisiaj sobie pomyślimy, no dobrze, ale co ten fragment Izajasza, co ta sytuacja Izraelitów, Izajasza, Pana Boga ma wspólnego dzisiaj z nami? Ja myślę, że jest dużo wspólnego, mianowicie pierwsza rzecz, która mi się dzisiaj skojarzyła, z którą też chcę Was dzisiaj zostawić do przemyślenia, to to, że lud izraelski poszedł za światem, upodobnił się do tego świata, przyjął normę tego świata, zaczął iść za czymś innym niż to, co nakazywał im Bóg. I dlatego ten Izajasz napominający, krzyczący na całe gardło ma im obwieszczać to, w którym momencie odstępują, odchodzą czy odwracają się od Boga. Drodzy, czy my dzisiaj nie jesteśmy podobni do ludu izraelskiego w tamtej odsłonie? Zobaczcie, jaki mamy dzisiaj świat. Zobaczcie też, czy jako chrześcijanie, jako Kościół, jako całe chrześcijaństwo nie popadamy trochę w głoszenie takiej troszkę niepełnej Ewangelii. Już się tłumaczę. Mianowicie opowiadamy o Bogu Wszechmogącym, Bogu kochającym, Bogu łaskawym, miłosiernym, Jezusie Chrystusie, który umiera za nasz grzech na krzyżu Golgoty, później zmartwychwstaje, jest z nami. I to jest niesamowita prawda i taką prawdę głosimy ludziom i to trzeba głosić jak najbardziej. Ale czy w ślad za tym przypominamy, czy mówimy również o tym, co jest grzechem, co Bogu się nie podoba, co Boga zasmuca, co w zasadzie przekreśla taką naszą drogę wiary, jeśli tkwimy w grzechu, w danym grzechu. Moi kochani, to, co dzisiaj się dzieje na świecie, to w jaki sposób świat zmienia normy, powinno jeszcze bardziej zachęcać nas do tego, żebyśmy normy szukali przede wszystkim w Słowie Bożym. Żeby reformacyjne hasło sola scriptura nie było tylko reformacyjnym sloganem z dawnych czasów, ale żeby było czymś, co motywuje nas jeszcze bardziej do tego, żeby tej normy szukać w Słowie Bożym, bo Jezus Chrystus wczoraj,
dziś ten sam i na wieki. Ta prawda Boża się nie zmieniła. Głośmy Chrystusa łaskawego, miłosiernego, kochającego, tego, który nie potępia, tego, który do grzesznicy powiedział: ja cię nie potępiam. Ale głośmy też Chrystusa, który mówi dalej: ale idź i nie grzesz więcej. Nie bójmy się, drodzy, nazywać grzechu grzechem z pełnymi konsekwencjami. Nie bójmy się z miłością mówić o tym, co jest grzechem, co Bogu się nie podoba w naszym życiu. Szukajmy tego. Paradoksalnie dzisiaj to zabrzmi, ale chcę was zachęcić do czytania Słowa Bożego też pod kątem tego, co Bogu się nie podoba w naszym życiu, co jest grzechem w naszym życiu, bo to jest norma. Po to mamy właśnie Słowo Boże, czyli Słowo Boga dla nas. Życzę wam dobrego dnia, mimo tego, że temat trudny, ale myślę, że czasem potrzeba nam takiego zawołania, także i osobistego, na całe gardło, by mówić o grzechu, by konfrontować się z grzechem i by wygrywać z grzechem w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Zostańcie z Bogiem i miejcie dalej dobry dzień.